Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj taki malutki pomysł w lesie, jak dbać o jamę ustną i po prostu jak dbać. Jesteśmy w przepięknym lesie, czuć cudowną pogodę, cudowną radość lasu. A ja co? Goździki, bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi właśnie o usuwanie bakterii z jamy ustnej i o nadawanie takiego fajnego ziołowego aromatu. Nie jest to nic skomplikowanego, wystarczą goździki takie zwykłe jako przyprawa w sklepie. Bierzemy je sobie kilka do buzi. O. Namaczamy i rozgryzamy. Niesamowita sprawa, jeżeli chodzi właśnie o usuwanie tych bakterii z naszej jamy ustnej, jak i nawet dalej to idzie, gdy właśnie tak żujemy. Należy żuć i zrobić po prostu taką, jakby taki rozwór z goździków i śliny i tym później cały czas to trzymać w buzi, na przykład kilka minut i to pukać. Teraz przepraszam bardzo, ale jestem lekko jakby rozkażony właśnie tym, że tutaj żuję, tutaj mówię do kamery. Naprawdę polecam goździki, gdyż jest to sama magia. Tworzy się w naszej buzi właśnie taki rozwór. Trochę to może szczypać, trochę piec. Ale tak ma być, gdyż to właśnie zabija nasze bakterie w jamie ustnej. Później jak to dalej połykamy, możemy to połknąć lub wypluć, już bez uznania. Ja zawsze połykam, a jak połykamy, to dalej ten rozwór z goździków trafia do naszego żołądka i dzieje się po prostu magia i usuwam bakterie. Również fajna sprawa zamiast gumy, gdyż guma, jak to wiadomo, tam chemia i tak dalej. Ja tutaj goździk sobie żujemy goździka w czasie dnia, jednego czy dwa, i mamy naprawdę fajny, bardzo fajny zapach z ust. Jest to naprawdę fajny, tani sposób na odkażenie jamy ustnej i nadanie fajnego zapachu w czasie dnia. Jak i również można tego używać zamiennie właśnie, zamiast pasty. Oczywiście to nie wybieli nam zębów, nie sprawi, że nasze zęby będą super białe, wiadomo jak ja mam zęby, ale jest to ziołowy sposób i jak najbardziej warto go stosować. Na białe zęby oczywiście są inne sposoby, może kiedyś o tym powiem, jak zacznę stosować, wtedy zobaczymy może moją przemianę i tak dalej, gdy zęby z żółtych staną się białe. Ale tutaj goździki, szybki, fajny, tani sposób na wszystko. Polecam jak najbardziej serdecznie zakupić, testować i jest to magia. Komu zależy na właściwościach, to oczywiście goździki mają tego bardzo, bardzo duże. Ale no właśnie, ja tylko daję Wam taki kierunkowskaz, a kto chce, może sobie wpisać w wyszukiwarce goździki właściwości i na pewno je znajdzie. Ja naprawdę polecam, stosuję od dawna i się dzieje magia. Nieraz właśnie jak zapominam o tym, jak nie stosuję, to później jak znowu do tego wracam, to całkowicie człowiek jest na innym poziomie. Nieraz właśnie też można czuć na zatokach, jak się wszystko oczyszcza i tak dalej, bo to wszystko się ze sobą łączy i zabijamy bakterie, odkażamy nasze ciało, zaczynając od jamy ustnej. Naprawdę polecam serdecznie, z całego serduszka. Kto chce, niech kupi, wystarczy iść do sklepu. To jest zwykła przyprawa. I tym akcentem pozdrawiam z pozytywną energią. Aloha!